Dzień dobry, witam na konferencji prasowej pomysłu Radomia Gadom w Puszczeniu Połowice. Tradycyjnie głos najpierw poprosiłem trenera jakości pana Armina Tomala. Tak, przede wszystkim chciałbym pogratulować trenerowi zwycięstwa. Wygrał się zespół, który na pewno był skuteczniejszy, który wykorzystał sytuacje, które sobie stwarzał i to należy podkreślić, że wygrywa się wtedy, kiedy się strzeli bramki, a nie w tej sytuacji. Uważam, że dzisiejszy mecz był meczem otwartym, gdzie obie drużyny grały otwarty futbol i dlatego tych sytuacji było bardzo dużo. Zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, ale dzisiaj drużyna z Niepołomic była zdecydowanie skuteczniejsza. My w bardzo dobrych sytuacjach potrafiliśmy wykorzystać i stąd nasza porażka. Dziękuję. Bardzo proszę, Dariusz Wójtowicz. Spodziewaliśmy się trudnego meczu z przeciwnikiem bardzo dobrze grającym w ofensywie. Nieprzypadkowo jako Beniaminek zajmujący najwyższą pozycję. Wielu w swoim zespole zawodników o dobrym potencjale takim ofensywnym. I zdawaliśmy sobie sprawę, że będzie trudny mecz. I ten mecz faktycznie taki był. Natomiast zgodzę się oczywiście, że był to mecz bardzo widowiskowy dla kibiców, ale również uważam, należy podkreślić, że oprócz widowiskowości to zagraliśmy właśnie skutecznie i połączyliśmy te dwie rzeczy, czyli ładną ofensywną grę, którą staramy się grać u siebie, a ze skutecznością i z tego się cieszymy. Trzy punkty, które nam dają ten komfort przed następnym trudnym meczem wyjazdowym i przede wszystkim to, że jesteśmy w tej czołówce tabeli, ale już za chwilę musimy się niestety przygotować do następnego meczu. Będziemy się jeszcze cieszyć ten jeden dzień, ale już później musimy przystąpić do pracy, bo jeszcze zostało dwa tygodnie ligi i chcemy ją maksymalnie wykorzystać. Proszę bardzo, pytanie, czy są? Do trenera Wójtowicza pytanie. Zaskoczyła mnie zmiana Moskwika na Izaka i przesunięcie Kałata do ataku, czyli pomysł tam. Skąd ten pomysł? Pomysł wynika z tego, że Kałat, Lizak właściwie powinien wejść na pozycję Kałata, ale w związku z tym, że Kałat naprawdę dzisiaj grał bardzo dobrze, wydaje mi się, to on był właśnie tym głównym motorem takim napędowym i swoją grę, inteligentną grę powodował, że stwarzaliśmy sobie po ładnych akcjach sytuację i szkoda mi było go po prostu zdejmować, widząc w jakiej dyspozycji jest i stąd ta zmiana. Czyli rozumiem, że Lizak był tym pierwszym rezerwowym, tak, który miał być? Nie, no to nie jest tak, że Lizak jest pierwszym rezerwowym, tylko tam, gdzie są potrzeby, prawda? Tu potrzeba była taka, no to tak zareagowaliśmy. Jeżeli byśmy potrzebowali zmienić obrońcę, to byśmy pewnie szukali zmiany jako w linii obrony, ale ta druga połowa pokazała, że jakby obrońcy troszeczkę już bardziej pewnie grali, bo w pierwszej połowie no, nie dawaliśmy sobie rady do końca z Odunką, stwarzał nam bardzo dużo problemów i tutaj można mieć trochę zastrzeżeń do gry naszej obrony. Ale druga połowa już wydaje mi się była o niebo lepsza. Jeszcze pytanie a propos pola, chyba jemu służy ta rola rezerwowego w naszym lepszym atemecze. No wszedł, dał dobrą zmianę, no bo wszedł i jakby z jego akcji, z dobrego dośrodkowania, z dobrego pasa strzeliśmy drugą bramkę, był aktywny i zawsze bym sobie życzył właśnie, żeby zawodnicy wchodzący wnosili coś do zespołu. On wniósł, grał w większość meczy całych. Sebastian ostatnio zasygnalizował w miarę dobrą grę i dzisiaj też muszę powiedzieć, że Sebastian mnie dzisiaj nie zamknął. W początek miał znowuż taki nieudany, ale czym dłużej mecz, to lepiej wygląda. Są jeszcze jakieś pytania? Dziękuję.